ta świadomość jest coraz większa, co jest zadowalające, ale mimo wszystko są jeszcze ludzie, którzy takiej wiedzy powinni gdzieś tam poszukiwać po świecie, bo no, to nie w tą stronę, żeby właśnie jeść fast foody, żeby w tym pośpiechu, w tej gonitwie, że musi być czas na to, żeby usiąść, coś zjeść, coś przygotować, żeby to było odpowiedniej wartości, odpowiedniej jakości i to jest istotne. Tak naprawdę to nas napędza, to nas nakręca. Brak czasu na to, żeby się najeść, brak czasu na to, żeby usiąść, coś ze spokojem przygotować, daje efekt odwrotny, bo stosowanie odpowiednich zasad tak naprawdę bardziej nas wspomaga, tak nawet fizycznie, tak, że my jesteśmy bardziej mobilni do pracy w ciągu dnia, jeżeli oczywiście znajdziemy czas na to, żeby coś zjeść. Oczywiście takiego racjonalnego. My jako ludzie, jako społeczność mamy aktywność, która w przybliżeniu można ją porównać do osoby leżącej w szpitalu. Większość osób taką aktywność dzisiaj przejawia. To jest straszne i tutaj należy zachęcać też ludzi nie tylko do stosowania odpowiednich diet, ale również do tego, żeby coraz bardziej dopingować siebie do aktywności. Powiem Ci, że tam wizerunkiem leżenia już w łóżku osoby starej, schorowanej zmobilizowałaś mnie do tego, że jutro pojadę na rowerze do pracy. Cieszę się bardzo, ale tutaj najbardziej może Cię zachęcić Ewa. No myślę, że tak, właśnie. Tak, Karolina, ja myślę, że doskonałym dodatkiem do diety są tutaj ćwiczenia ruchowe. Współczesne kobiety, nie tylko kobiety, mężczyźni również ćwiczą i ten sport jest bardzo ważny. Kobieta współczesna to kobieta już teraz wyzwolona, kobieta, która jest świadoma swojego ciała, chce się czuć w nim dobrze, nie tylko po ściśnięciu gorsetem, w smarowaniu odpowiedniego kremu, tak, w brzuszek. No i co bardzo popularne, stał się fitness w ostatnim czasie, tak? Wiele pań uczęszcza na zajęcia różnego rodzaju. Zawsze znajdzie się coś odpowiedniego dla siebie. Ważne znaczenie ma tutaj sport dla naszego zdrowia i myślę, że to nie jest już tak, że tylko te fast foody i że tak nie mamy na nic czasu, bo mimo wszystko ten sport gdzieś tam w życiu każdego z nas się przewija i robimy już teraz wszystko, żeby jakieś tam swoje stałe miejsce w tych naszych napiętych grafikach jednak miał. Jak już mówimy o nowościach, czy w kosmetologii, czy w wizażu, jak to wygląda właśnie od strony fitnessu? Bo nieraz spotykałam się z różnego rodzaju nazewnictwem, jak na przykład zumba, czy ataki. To już w ogóle było dla mnie coś niesamowitego. Atak na brzuch, atak, to nie wiem, czy jesteśmy atak... czymś bite w brzuch i mamy napiąć wtedy mięśnie, tak? Czy jak to wygląda? Słowo atak odzwierciedla tutaj absolutnie wszystko. Jeżeli to zajęcia nazywają się atak na brzuch, no to już panie wiedzą, co one będą robiły i jakim ma być zamierzony efekt tych ćwiczeń, tak? Wiadomo, już po jednej godzinie ataku na brzuch wychodzimy płaskie, szczupłe i tak dalej. Po jednym ataku? No nie, ale czasami tak no się już, myślę, już mi wzbudziła się. Idziemy tam. Ale od czegoś, słuchajcie, trzeba zacząć, więc jeden atak, drugi atak i na pewno po którymś będą jakieś rezultaty, tak? To powiedz mi, jak zaatakować to, tak? To jest minus bycia kobietą, bo mężczyźni tej rzeczy nie mają, tak? To są, jak to się nazywa, pelikany? Pelikany, firanki. Firaneczki. To jak je zaatakować, żeby ich nie było, powiedz? Są zajęcia, które skupiają się właśnie na ćwiczeniu tutaj partii górnych ciała, tutaj ręce. Jeżeli na zajęciach mówi się, dzisiaj ćwiczymy ręce, no to panie już wiedzą, że to będzie atak na firanki i pelikany, tak? Czyli no co, generalnie... Czyli walczymy z grawitacją w tym momencie. Tak. Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo korci teraz i jest dosyć popularną w dzisiejszych czasach, która również wpływa na sylwetkę, ale dodatkowo daje nam naprawdę fajne samopoczucie i troszeczkę seksapilu wprowadza. Aniu. Taniec. No, oczywiście jest to taniec. Tak jak powiedziałaś, jest to burza z seksapilu, emocji. Przychodzą panie na zajęcia taneczne już w jakimś stopniu przygotowane wytrzymałościowo, siłowo, dzięki właśnie uczęszczaniu no,
na zajęcia fitness, tak jak już wspomniała Ewa. Wtedy możemy, jak już taka pani przyjdzie troszkę przynajmniej przygotowana wytrzymałościowo, można pracować nad choreografią, nad ruchami bioder. Czasem nawet bardziej mężczyźni chcą nauczyć się tego pierwszego jednego tańca na swoje wesele niż... Oby to nie był ich ostatni taniec, no. Tak? Bo wiemy, że z panami jest inaczej, tak? Oni generalnie wychodzą z założenia, że są we wszystkim już na tyle dobrze, że nie trzeba ich szkolić, tak? I do tego tańca to się tak nie porywają. Tak, tak, czasami też właśnie zauważam, że przychodzą takie, jak to powiedzieć, kozaczki, że o jak on tańczy. A się jednak okazuje, że jest troszeczkę trudniej, ale jednak poczucie zawsze zaznaczam na początku, mieć. Że damy radę, będzie dobrze. A już później jak tańczą razem, to już są tacy szczęśliwi i widać te emocje pomiędzy nimi, a sama jak na nich patrzę, to aż bym chciała wreszcie przygotowywać się do tego pierwszego tańca.